Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie. Przygotowałam sobie wodę z cytryną i dzisiaj przychodzę do Was z taką pogadanką na tematy właściwie zaproponowane przez Was. Bardzo często dostaję od Was prośbę, żebym wypowiedziała się na dany temat i już jeden taki film na moim kanale się pojawił i dzisiaj właśnie nagrywamy kolejny. Będę mówiła o sprawach poważniejszych, ale też takich życiowych, przyziemnych, także zostańcie koniecznie do końca filmu. Dostaję od Was naprawdę masę pytań, masę wiadomości prywatnych, zwłaszcza na Instagramie, dotyczących mojego związku, mojego małżeństwa. Od dawna jesteście m.in. ciekawi, jak my odnajdujemy się teraz, w tym momencie, po takich przejściach właśnie z moim mężem w małżeństwie, jak to u nas wygląda i co tak naprawdę jest takim głównym czynnikiem, który sprawił, że my dalej jesteśmy razem, dalej trwamy, więc dzisiaj troszeczkę o tym opowiem. Może nie tyle w kontekście tragedii, która nas spotkała, chociaż trochę też, ale ogólnie jakby patrząc na całokształt, dlatego że my już jesteśmy razem z moim mężem 11 lat razem, znamy się jeszcze dłużej, a małżeństwem jesteśmy już w tym roku, w wakacje będzie 5 lat. Swoją drogą czas tak zapiernicza, że ja nie wiem, kiedy to przeleciało, nie wiem, kiedy to się stało, ja gdzieś tam myślami zatrzymałam się na naszej pierwszej rocznicy dosłownie. Moi drodzy, my jako para i już w ogóle jako małżeństwo mogę śmiało powiedzieć, że przeżyliśmy naprawdę dużo, dużo różnych sytuacji. Sytuacji, które nieraz mogłyby nas poróżnić, rozdzielić, które mogłyby sprawić, że się od siebie oddalimy, które po prostu były ciężkie. Oczywiście było mnóstwo też tych dobrych momentów, które ze sobą mogliśmy dzielić. Mamy mnóstwo wspomnień dobrych z naszego małżeństwa, z naszego związku, jeszcze narzeczeństwa i tak dalej. Ja Wam powiem taką jedną rzecz, może zaczynając od początków w ogóle tego związku. Co dla mnie znaczy to określenie udany związek i skąd ja w ogóle wiedziałam, bo wiedziałam, że to jest człowiek dla mnie, już na samym początku. Przede wszystkim dla tej historii ważne jest to, że ja wcześniej byłam oczywiście jako młoda, nastolatka, później młoda dorosła w takim dość długim związku z moim pierwszym takim poważniejszym chłopakiem i to był bardzo, bardzo niedobry związek, niszczący w sumie mnie, ale też nas obustronnie. To był zły człowiek i ja przeżyłam naprawdę bardzo dużo jako właśnie taka młoda osoba i wszystkie te wydarzenia, które gdzieś tam się wtedy działy u mnie, miały ogromny wpływ na moje późniejsze życie i w ogóle na moje dorosłe życie. No i w tym wszystkim, kiedy już wyplątałam się z tego związku i jakby odetchnęłam w końcu, że wiecie, już jest po wszystkim, zaczęłam nawet cieszyć się tym życiem singielki, pojawił się gdzieś tam właśnie mój obecny mąż, który był wtedy dla mnie tylko i wyłącznie kolegą, już kilka lat wcześniej. I u nas jakby kluczowe dla tej całej historii jest to, że nie zaczęło się absolutnie od żadnej fizyczności, od żadnego takiego nagłego po prostu pociągu do siebie i tak dalej. My tą relację budowaliśmy naprawdę przez długi czas, budowaliśmy ją rozmowami. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że my się najpierw zdążyliśmy bardzo, bardzo polubić, aby móc się później pokochać. I wydaje mi się, że to jest takie właśnie dość kluczowe dla tego naszego udanego związku, że my mamy taką historię ze sobą, że nawet pomijając już tą miłość i to, że jesteśmy małżeństwem, my po prostu zdążyliśmy się zaprzyjaźnić i zdążyliśmy się obdarzyć sympatią. I powiem Wam, że ja w ogóle nie wyobrażam sobie innego budowania związku i dla mnie ta przyjaźń i koleżeństwo w związku jest bardzo, bardzo ważne i kluczowe tak naprawdę, jak się okazuje, bo czasem, wiecie, w życiu bywa różnie i są różne momenty, kiedy możemy nawet w tą miłość zwątpić, powiedzmy, no bo każdy związek ma jakieś tam kryzysy, ale wtedy właśnie trzyma nas ta sympatia i to, że my tą drugą osobę po prostu lubimy. Wiecie, są oczywiście różne sytuacje i różne okoliczności towarzyszą rozpoczynaniu związków, ale ja sama znam osobiście kilka takich par, które naprawdę bardzo się kochają, ale się nie lubią i to wychodzi przy każdej najmniejszej kłótni, przy każdej awanturze. I nie mówię, że tak się nie da żyć, ale uważam, że tak jakby idealnie jest po prostu najpierw zbudować to koleżeństwo, przyjaźń, a dopiero później właśnie na fundamentach tej przyjaźni budować uczucie większe. Jak już wspomniałam, nas życie wystawiło na wiele różnych prób. Zdecydowanie taką największą próbą dla nas był cały zeszły rok tak naprawdę i przede wszystkim wydarzenie, którym była strata naszej córeczki i
To, nie ukrywam, było no, coś po prostu niewyobrażalnego. I ja pamiętam, jak na którymś spotkaniu z psychologiem właśnie ta pani psycholog zapytała nas, jak my sobie w ogóle radzimy, przede wszystkim jako małżeństwo, jak my się po prostu w tym razem odnajdujemy wspólnie. I my wtedy, wiecie, powiedzieliśmy o tych naszych odczuciach i ona nam powiedziała, że to jest dla niej naprawdę jak kamień z serca, to są bardzo dobre wiadomości, dlatego że teraz może nam już powiedzieć, że statystycznie większość niestety par małżeństw rozchodzi się po takich wydarzeniach i później jak zaczęłam sobie o tym czytać, faktycznie tak jest. Wiecie, śmierć dziecka to jest coś po prostu tak trudnego, tak niewyobrażalnie trudnego, że naprawdę bardzo ciężko jest dopuścić tą drugą osobę, nawet tą najbliższą do nas i można się odepchnąć nawzajem, cały związek może nie przetrwać. I wiecie, to nie jest też tak, że u nas było idealnie, bo my naprawdę mieliśmy sporo do przepracowania. Przede wszystkim musieliśmy się nawzajem zrozumieć chyba w tych naszych uczuciach, w naszej żałobie i to było zdecydowanie najtrudniejsze. Ale jestem z nas tak bardzo dumna, naprawdę, że nam się to udało i ja w ogóle mam wrażenie, że od tego czasu my jesteśmy jeszcze silniejsi. Samo to, że zdecydowaliśmy się na ślub kościelny, to też nie był taki krok, że wiecie, tylko po to, żeby ten ślub kościelny był, bo przydarzyło się nam coś takiego. Ale my naprawdę to tak czuliśmy, tak chcieliśmy tego ślubu, bo chcieliśmy dać sobie wyraz tej miłości, którą jeszcze bardziej się obdarzyliśmy wtedy i to była taka dla nas najrozsądniejsza droga, że skoro i tak nie wzięliśmy jeszcze tego ślubu kościelnego, teraz to jest ten idealny moment. I ja teraz naprawdę śmiało mogę powiedzieć, że nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek rzecz, która by nas mogła poróżnić, która by się nam przydarzyła po prostu w życiu. I oczywiście, jak to mówią, nigdy nie mów nigdy, bo nie wiemy, co nas w życiu czeka, ale ja jestem pełna takiej wiary, że będzie dobrze, że nasz związek naprawdę przetrwa wszystko, przetrwał już bardzo, bardzo dużo. I będzie tylko lepiej. To nie znaczy, że jest idealnie i nie chcę tego mówić, dlatego że żaden związek nie jest idealny. My tak samo się kłócimy, bo mamy takie charaktery, mamy bardzo wybuchowe charaktery w dwójkę i tego nie przeskoczymy, ale ważne jest to, że potrafimy funkcjonować po prostu z tymi cechami razem ze sobą i dodatkowo się wspierać. Właśnie to wsparcie też jest tutaj kluczowe, że ja wiem, że cokolwiek robię, czy to jest YouTube, czy kiedyś próbowałam swoich sił z marką odzieżową, czy po prostu różne, wiecie, rzeczy się dzieją w naszym życiu, to my zawsze się wspieramy na 100% i to jest piękne. Jakbym miała dać taką jedną radę, może osobom, które szukają dopiero swojej miłości, albo właśnie parom, które jeszcze się troszeczkę nie mogą odnaleźć w tym wszystkim, albo w ogóle małżeństwom, to spróbujcie spędzić ze sobą trochę takiego czasu po kumpelsku. Po prostu spróbujcie robić rzeczy nie tylko jako para, ale też jakbyście byli po prostu bardzo, bardzo dobrymi przyjaciółmi. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo ważne. Kolejny taki temat, o który prosiliście, żebym się wypowiedziała, to jest religia. Jakie jest w ogóle moje podejście teraz do religii? Bo ja troszeczkę też poruszałam te tematy u mnie na kanale. No i mniej więcej wiecie, jak to wygląda, wiedzieliście, ale teraz chciałabym to tak podsumować, powiedzieć o tym troszeczkę więcej. Dla mnie w życiu religia odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę i tak się stało przede wszystkim od śmierci Zuzi, ale już wcześniej ja bardzo się zbliżyłam do Pana Boga, do Kościoła. Zaczęłam to po prostu jakby na nowo czuć. Ja jestem z rodziny katolickiej, praktykującej, ale mi, nie ukrywam, z tym Kościołem przez długi, długi czas w moim młodym życiu nie było absolutnie po drodze. Był taki moment, nie pamiętam już nawet kiedy, czy to było gimnazjum, czy to była szkoła średnia, że ja do tego kościoła przestałam chodzić. Ja nie przywiązywałam wtedy w ogóle wagi do modlitwy, do tego typu rzeczy. Co prawda ja zawsze wierzyłam. Nigdy nie mogę powiedzieć, żeby było coś takiego, żebym nie wierzyła na przykład, ale zawsze ta wiara była, tylko zajmowała takie miejsce w moim życiu, że ja kompletnie na co dzień o tym nie myślałam, absolutnie nigdy. No i był taki moment, nie pamiętam jak, nie pamiętam czemu, to było chyba już 3 lata temu prawie, mniej więcej, że ja tak się z powrotem do tego kościoła zaczęłam zbliżać. Zaczęłam najpierw sama chodzić do kościoła, bo tutaj właśnie istotne też jest to, że mój mąż też był właśnie taki, że on raczej nie chodził do kościoła, nie praktykował, co nie znaczy właśnie, że nie był osobą wierzącą. No i ja tak sobie chodziłam do tego kościoła sama praktycznie przez ponad rok czasu i zaczęłam po prostu się modlić. Poczułam, że ja tej wiary bardziej w życiu potrzebuję. I to jest w ogóle takie coś, co ktoś o tym kiedyś napisał, że chyba ja tym powrotem do kościoła, o którym ja też mówiłam wtedy na filmach i tak dalej, dzieliłam się tym z wami,
ten powrót do kościoła tak jakby przygotowywał mnie na tą tragedię, która mnie spotka pod kątem tego, żebym ja mogła to przeżyć. Ja uważam, że faktycznie w naszym życiu jest tak, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I z perspektywy czasu widzę jakąś logikę w tym, że ja faktycznie zaczęłam się modlić, zaczęłam chodzić do kościoła, zaczęłam mocniej wierzyć, zaczęłam przywiązywać wagę po prostu do tego wszystkiego. Natomiast w momencie, kiedy zmarła Zuzia, no to tutaj już niepodważalnie ta wiara była bardzo, bardzo mocna, dalej jest. I gdyby nie ta wiara, to jestem w 100% pewna, że ja bym sobie nie poradziła z tą tragedią. I to była jedyna rzecz, która mnie trzymała w kupie i sprawiała, że byłam jakby o to wszystko spokojniejsza. To jest bardzo ciężki temat. Temat ciężki do opowiedzenia tak w jednym filmie, bo naprawdę mogłabym przytaczać różne przykłady, kiedy przekonałam się, że ta wiara mi się przydaje, kiedy przekonałam się o tym, że naprawdę dostałam ogromne wsparcie z góry i mogłabym o tym opowiadać naprawdę bardzo długo, ale wydaje mi się, że to też nie jest miejsce na to. Ja nie czuję przede wszystkim aż takiej potrzeby. Szanuję to, że mam tutaj różnych obserwatorów, mam obserwatorów wierzących, mam niewierzących i ja to totalnie szanuję, dlatego uważam, że to nie jest, wiecie, aż taka przestrzeń, ja też nie mam takiego kontentu, to nie jest przestrzeń, żeby dzielić się aż tak mocno po prostu tymi przemyśleniami, ale gdybym miała tak ogólnie powiedzieć a propos wiary, to tak, jest to coś bardzo ważnego w moim życiu, daje mi to mnóstwo siły. Naprawdę, gdyby nie ta wiara, to już dawno bym się chyba poddała, bo wiecie, życie mnie, nas tak doświadczyło, że ciężko poradzić sobie bez tego i ja szczerze, mówię szczerze, naprawdę, podziwiam osoby, które dają sobie radę przejść przez taką tragedię, jaką jest śmierć dziecka, będąc niewierzącymi. Poznałam kilka takich przypadków kobiet, które właśnie po śmierci dziecka się wręcz nawracały, ale poznałam też takie, które po śmierci dziecka się totalnie odsunęły od Pana Boga, przestały po prostu wierzyć. I wiecie, i to rozumiem, naprawdę rozumiem, bo bardzo łatwo jest przestać wierzyć po czymś takim. Ja się osobiście cieszę, że u mnie poszło to w tą drugą stronę, natomiast absolutnie, absolutnie nikogo nie oceniam, bo każdy ma prawo przeżyć wszystko po swojemu i tak jak po prostu podpowiadam, serce, głowa i tak dalej. Jest taki temat, o którym chciałam już kiedyś opowiedzieć i to jest, moi drodzy, stawianie granic. Tak naprawdę wy mi przypomnieliście o tym temacie i to jest kolejna rzecz, której ja nauczyłam się dopiero mając ponad 30 lat, dosłownie. Wiem, jakkolwiek to brzmi. Ja naprawdę miałam zawsze z tym ogromny problem i też nie ukrywam, że te właśnie wydarzenia z zeszłego roku na pewno mi pomogły w tym, że stałam się taka bardziej asertywna, bardziej twarda, bardziej, nie wiem, konkretna w obliczu różnych sytuacji. Szczerze Wam powiem, jakie życie jest łatwiejsze, kiedy potrafimy postawić granice. Ja mówię tutaj naprawdę o różnych sytuacjach, zarówno o sytuacjach związanych z pracą, ze znajomymi, z rodziną i tak dalej. Stawianie granic jest w ogóle kluczowe w życiu każdego człowieka i oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby popadać w taką skrajność i wiecie, stawiać teraz wszędzie granice, budować wokół siebie jakiś taki mur. Nie, może powiem tak o tym z mojej perspektywy. Ja po prostu zawsze miałam problem na przykład z tym, żeby komuś czegoś odmówić. Nie potrafiłam, przyznaję, nie potrafiłam. Czasem wbrew sobie zgadzałam się na różne rzeczy, zgadzałam się na różne spotkania, na które nie miałam ochoty. Spotykałam się z ludźmi, którzy mi nie służyli, głównie to dotyczyło właśnie znajomych i jakoś nie byłam w stanie nigdy powiedzieć nie. I przez to miałam wrażenie, że ludzie nie mają do mnie takiego jakby szacunku. Nie wiem, jak to określić. W sensie, wiecie, jakby najmniej się liczyli z moim zdaniem po prostu. No i właśnie bardzo mocno teraz się to zmieniło. Zmieniało się to już tam od jakiegoś czasu, bo na przykład jeśli chodzi o znajomych, to ja naprawdę mam teraz taką bardzo małą listę osób, z którymi się w ogóle spotykam, z którymi rozmawiam. I to też wynika z czegoś, o czym powiem trochę później. Ale jestem z siebie zadowolona, bo nauczyłam się być bardziej asertywną osobą. Nie myślałam w ogóle kiedykolwiek, że taka będę, że mogę taka być i mogę się tego nauczyć, ale tak, nie trzeba mieć charakteru takiego, wiecie, stanowczego, twardego, bo ja takiego nie mam i ja naprawdę jestem taką raczej osobą na co dzień taką ciepłą, spokojną, delikatną. Też bardzo dużo osób w ogóle mówi, osób, które mnie nie znają,
że ja mam też taki głos bardzo spokojny i już po moim głosie, po mojej gdzieś tam osobowości, po mojej gdzieś tam aparycji i tak dalej, można dostrzec to, że ja jestem spokojna. Też bym z tym spokojem aż tak nie przesadzała, ale faktycznie ja miałam zawsze problem z tym, żebym była taka konkretna. No i teraz już umiem to robić. To przyszło też nagle, właśnie głównie po tych wydarzeniach, ale już wcześniej ja zaczęłam po prostu sobie uświadamiać pewne rzeczy, że czasem jeżeli powiemy nie, to tak naprawdę nie sprawi, że wyjdziemy na jakieś złe osoby, że potracimy, wiecie, ludzi wokół i tak dalej, bo tak wcale się nie stało. Wiecie, jestem dorosłą osobą, mam prawo decydować o wielu rzeczach, mam prawo decydować, czy coś chcę, czy czegoś nie chcę, czy na coś mam ochotę. I naprawdę, jeżeli macie z tym problem, to serio, im wcześniej nad tym zaczniecie pracować, tym lepiej, bo jak widzicie, mi to zajęło bardzo dużo czasu, bo mam teraz 32 lata i mogę powiedzieć śmiało, że dopiero teraz jestem w stanie, i to też nie zawsze, być taką asertywną osobą. No a propos tych przyjaciół, o których wcześniej mówiłam, to jest w ogóle znowu temat rzeka, dosłownie. Ja teraz mam bardzo mało ludzi wokół siebie. Po części mi to pasuje, po części nie. Są znajomi, koleżanki, za którymi gdzieś tam tęsknię w swoim życiu, ale ja niestety miałam bardzo, bardzo przykre nieraz doświadczenia ze znajomymi. Niestety, no tutaj bardzo dużo zweryfikowało właśnie życie, że teraz ja jestem bardzo nieufna, jeśli chodzi o innych. W ogóle zastanawiałam się tak ostatnio, czy byłabym w stanie zbudować taką przyjaźń teraz, czy nawet już pomijając przyjaźń, ale taką super znajomość z osobą, z dziewczyną jakąś, teraz tak w dorosłym życiu. I z jednej strony wydaje mi się, że nie, dlatego że nie wiem, czy umiałabym przeskoczyć właśnie to zaufanie, wiecie, to takie zbudowanie poczucia bezpieczeństwa jakby z tą osobą, a z drugiej strony chciałabym to zrobić, może dlatego, że teraz też już jestem zupełnie inną osobą niż, wiecie, na przykład byłam 10-15 lat temu. I może by było łatwiej, więc nie wiem, to jest w ogóle też temat chyba na oddzielny film. Możecie mi napisać, czy wy na przykład w swoim życiu miałyście takie osoby, które pojawiały się na waszej drodze właśnie w późniejszych latach, z którymi na przykład byliście w stanie się zaprzyjaźnić na takim późniejszym etapie waszego życia, w życiu dorosłym, mając już swoje rodziny i tak dalej. Ja wam powiem o takiej jednej głównym problemie, który miałam, jeśli chodzi o znajomych, zwłaszcza o koleżanki. No właśnie, ja wszystkie moje praktycznie koleżanki, z którymi gdzieś tam bliżej się utrzymałam, przyjaźniłam, poznałam dawno temu. To były znajomości albo ze szkoły średniej, albo ze studiów, albo gdzieś tam, no wiecie, z czasów takich 20 lat, powiedzmy. My poznawałyśmy się na różnych etapach naszego życia, ale z reguły to były czasy, kiedy byłyśmy jeszcze po prostu same, albo byłyśmy w związkach, ale tylko w związkach, żadna z nas nie miała rodziny, wiecie, miałyśmy bardzo dużo czasu dla siebie i tak dalej. Ja już jestem z moim mężem długo, no bo jak mówiłam na początku filmu, 11 lat, więc my no, od 21 roku życia jesteśmy razem i my też nigdy nie mieliśmy jakoś dużo wspólnych znajomych. Dlatego też przy okazji tego związku ja troszkę tych znajomych potraciłam, ponieważ oni byli właśnie na innych etapach życia. Ja już nie miałam tyle czasu, żeby się po prostu spotykać z tymi ludźmi i tak dalej. I z reguły właśnie to był taki moment, kiedy moje znajomości się rozpadały, bo ta druga osoba zazwyczaj nie była w stanie zrozumieć tego, że ja już mam na przykład narzeczonego czy męża, że raczej wolny czas poświęcam jemu, niekoniecznie koleżankom, już na pewno nie imprezom i tak dalej. I bardzo często ci ludzie tego nie rozumieli. A mnie to zawsze denerwowało i nie ukrywam, że mnóstwo tych znajomych właśnie odeszło. Nawet jakieś przyjaźni, które gdzieś tam tworzyłam właśnie w szkole średniej, one po prostu się rozpadły. No, osoby, z którymi jakby te przyjaźnie przetrwały, z kolei założyły potem swoje rodziny. I to one się odsunęły, bo już nie miały czasu, bo dopiero zaczynały ten etap, kiedy ja na przykład już byłam na takim etapie, że miałam już tego męża, powiedzmy, nie wiem, 2-3 lata, że już było tak, wiecie, spokojnie i mogłam sobie wygospodarować ten czas na spotkanie i tak dalej, a tamte osoby dopiero były na przykład na tym etapie budowania takiej poważniejszej relacji, czy właśnie na etapie narzeczeństwa, więc ciężko mi się zawsze było zgrać z różnymi znajomymi,
No i oczywiście po drodze też były różne historie w stylu jakichś złośliwości ze strony przyjaciół, więc miałam różne doświadczenia, które mocno ograniczyły moje zaufanie względem innych ludzi, ale tak to już bywa chyba ze znajomymi. Ja w ogóle zazdroszczę, jeżeli macie takie osoby, na które wiecie, że możecie liczyć zawsze, w każdym momencie, które mają takie też fajne, dojrzałe podejście, z którymi jesteście w stanie o wszystkim porozmawiać. Chciałabym mieć takie osoby w swoim życiu, a prawda też jest taka, że ja w ogóle od zeszłego roku się bardzo zmieniłam i nawet znajomi, z którymi rozmawiałam wtedy tak na bieżąco, ja teraz nawet nie wiem, czy bym umiała, dlatego że mam wrażenie, że ja naprawdę jestem inną osobą. No, niestety różne wydarzenia nas po prostu zmieniają i czasem zmieniają nas na dobre, a czasem tylko przejściowo. U mnie była to, uważam, ogromna zmiana. Ja bardzo, bardzo dojrzałam jeszcze bardziej jako człowiek. Jestem z jednej strony bardzo taka pokorniejsza, z drugiej strony właśnie bardziej asertywna. Jeszcze bardziej doceniam jakby tą swoją wartość. No długo by opowiadać. Różne zmiany po prostu we mnie zaszły i w nas też chyba ogólnie jako w małżeństwie, co też się przekłada na nasze życie jakby osobno, prawda? No, dajcie mi znać, jak to jest u Was, czy w ogóle macie przyjaciół. Jestem bardzo ciekawa, bo serio, jeżeli tak, to zazdroszczę i mam nadzieję, że Wasze przyjaźnie przetrwają jak najdłużej, a najlepiej niech przetrwają wszystko. Ja wypiłam tyle mojej wody, bo tak się rozgadałam, także z pełną wciąż szklanką żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że tutaj jesteście, dzięki, że oglądaliście. No i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!